Jeszcze raz, znad rzeki Jordan. Rzeka, która niesie tyle przesłań, tyle historii biblijnych przypomina. I chciałem jeszcze raz nawiązać do dwóch momentów. Jeden moment to jest naród izraelski, który wychodzi z ziemi egipskiej, gdzie byli niewolnikami. I najpierw Pan Bóg w cudowny sposób ratuje ich, przeprowadzając przez Morze Czerwone, które rozstąpia się, a oni przechodzą bosą nogą. Niezwykłe zwycięstwo, niezwykły ratunek i ziemia obiecana staje u ich stóp. No naprawdę jest ziemia obiecana. Kiedy w lutym jest tak ciepło, można wejść do wody, można chodzić w krótkim rękawku wokół palmy, na drzewach grejpfruty, cytryny, pomarańcze, banany, które tutaj w lutym są i można je zrywać. To jest naprawdę ziemia obiecana. Stanęła przed nimi, ale za swoje nieposłuszeństwo nie weszli do tej ziemi od razu. Musieli przez 40 lat chodzić po pustyni. Ale później znowu stają nad Jordanem. Stają nad Jordanem i tym razem wierzą, że mogą wejść i mogą zdobyć tą ziemię. Jordan wtedy rozstępuje się, a oni wchodzą do ziemi obiecanej. Można tą całą historię i tą myśl streścić w tym, że droga do ziemi obiecanej prowadzi przez Jordan. Czyli każdy człowiek, który chce znaleźć się w ziemi obiecanej, musi znaleźć się w tym miejscu. W tym miejscu, czyli przyjąć chrzest. Niekoniecznie chodzi o tą wodę. To może być jakakolwiek inna woda. Chodzi o to baptizo, o to zanurzenie naszego starego życia i powstanie do nowego. To jest to uwierzenie Panu Jezusowi, który powiedział, ktokolwiek uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Nawet jeżeli to dziwnie wygląda, trzeba się zanurzać, ale jeżeli Pan Jezus tak powiedział, to wierzymy Mu. I dlatego wierząc przyjmujemy zbawienie i wierząc robimy to, co powiedział. A powiedział, masz się tylko zanurzyć. I drugi taki moment to historia Eliasza, który zanim został porwany przez rydwan ognisty, zanim Pan Bóg go zabrał żywo do nieba, czyli znowu do tego najlepszego Kanaanu, on również przechodził przez Jordan. On również stanął nad brzegiem tej rzeki, ta rzeka rozstąpiła się, a on przeszedł na drugą stronę. Czyli droga do Kanaanu, droga do ziemi obiecanej prowadzi przez Jordan, prowadzi przez to miejsce. Symboliczne, niezwykłe. I dlatego przesłanie Pisma Świętego mówi, człowieku, uwierz. Uwierz również w to, że musisz się znaleźć w wodzie, żeby w pełni oddać swoje życie Panu Bogu. Niech Pan Bóg pomaga nam w tym, abyśmy oddawali Mu swoje życie. I w momencie tego baptizo, zanurzenia, jak i każdego dnia.